Franceski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżam Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Dział Zagraniczny. Dziś moim gościem jest profesor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki Birma Centrum kontra Peryferie, książki, która jest w wolnym dostępie, więc każdy może ją sobie ściągnąć, jest to pozycja naukowa, ale też istotna dla tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla tematu naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ w czasie, kiedy oczy całego świata są zwrócone na Ukrainę, zresztą słusznie, dzieją się rzeczy o, no może nieporównywalnej skali, ale powiedzmy przekładalne właśnie w Birmie. Rozpoczęła się jakiś czas temu duża akcja wojskowa w tym kraju, która nosi znamiona zbrodni wojennych, tak przynajmniej twierdzą organizacje międzynarodowe, między innymi Human Rights Watch. Zacznijmy więc od tego, co się aktualnie w Birmie dzieje, w trakcie kiedy jednak patrzymy na zupełnie inny konflikt zbrojny. W Birmie toczy się to co zwykle, czyli armia dokonuje zbrodni wojennych. To nie jest nic nowego niestety, to jest rzecz, która jest stała w historii tego kraju. Ona jest stała przynajmniej od lat 60. zeszłego wieku. No i tylko się zmienia natężenie tych działań. To znaczy armia birmańska akurat teraz wykorzystuje po pierwsze to, że jest pora sucha i to jest dobra okazja, żeby dokonać ofensywy. A po drugie, ciężki sprzęt może przejechać. Dokładnie. Te obszary birmańskie, w których się toczą walki, może o nich za chwilę, natomiast zasadniczo są trudno dostępne. Mało dróg, dużo dżungli, dużo gór. No i w porze deszczowej, jak to wszystko płynie, podmokło, to trudno się cokolwiek robić. Dlatego zasadniczo pora deszczowa jest zazwyczaj lepszą porą dla partyzantów, a pora sucha dla armii rządowej. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no ewidentnie armia wykorzystuje też odwrócenie uwagi świata. Dla Birmy to, co się dzieje w Ukrainie, jest w pewnym sensie przekleństwem, dlatego że wcześniej ten dramat birmański, ta tragedia birmańska, która ma tam miejsce po zamachu stanu w lutym 2021 roku, która oczywiście jest kolejną kontynuacją licznych tragedii w dziejach Birmy, szczególnie w ostatnim wieku, no to jednak w skali świata w 2021 roku jakoś się przebijała. Oczywiście było zmęczenie medialne, raz się przebija bardziej, raz mniej. Jak nagrywaliśmy nasz poprzedni odcinek, to myślę, że było bardziej. Ja przypomnę tylko, że rozmawialiśmy w grudniu zeszłego roku. Jeżeli kogoś interesuje w ogóle też sytuacja wewnętrzna, dlaczego doszło do zamachu stanu i o źródłach przemocy w Birmie, to ty to bardzo dobrze tam tłumaczysz. To jest wrzesień 2021. No i w tym momencie mamy sytuację, w której Ukraina, czyli inwazja rosyjska na Ukrainę, wszystko przysłania. No i to jest oczywiście okazja dla generałów birmańskich, żeby tutaj porachunki wyrównać, a przede żeby odzyskać trochę terenu. Dlatego, że są zasadniczo 2-3 obszary w Birmie, w których oni chcą odzyskać teren. Jeden to jest obszar, który się nazywa Kaya, według starej nomenklatury Karenni. No i jest to zasadniczo górski obszar, nieduży, nieopodal stanu Karen, nieopodal Tajlandii. Tak w dużym skrócie. To jest o tyle istotne, że ten stan Karenni czy Kaya, to znaczy czerwoni Karenowie. Także to tak naprawdę jest w dużym uproszczeniu, można powiedzieć, że to jest kareński świat. A drugi obszar, w którym się toczą walki, to jest obszar północno-zachodni, to jest prowincja Sagaing oraz stan Chin. One zresztą ze sobą graniczą. No i na tych obszarach opozycja czy bojówki opozycji były dość silne w ostatnim roku. No, może w ostatnich miesiącach, dlatego że no, rok to jest od zamachu stanu. Natomiast teraz armia stara się odzyskać teren. No i to, co robi, to jest taktyka, która jest znana no właśnie od lat 60. Ta taktyka się nazywa cztery cięcia i to jest odcinanie bojowników czy partyzantów od pieniędzy, jedzenia, rekrutów i wywiadu, czy wiadomości wywiadowczych. I to jest taktyka, która jest de facto zbrodnią wojenną, dlatego że ona w swojej istocie nie rozróżnia między cywilem a wojskowym. To znaczy traktuje jednego i drugiego tak samo. I to jest zbrodnia wojenna, bo zabijanie cywilów traktowanych jako wojskowych jest zbrodnią wojenną. No i co jest istotne tutaj, to to, że dzięki tej taktyce armia birmańska w Birmie właściwej, ten podział omówimy myślę później, de facto wygrała wojnę domową w latach 60., 70., 80., natomiast nigdy nie wygrała jej na peryferiach. A te obszary, o których tutaj mówimy, to są właśnie peryferia. Więc armia stara się zastosować taktykę, która dała jej zwycięstwo w centrum kraju, stara się ją zastosować na peryferiach, ale tam jest trudniej, dlatego że jest trudniejszy teren, że ci ludzie mają dokąd uciec, bo najczęściej jest to niedaleko innych państw, albo jest to na tyle trudny teren, że zawsze się gdzieś schowają, no i partyzanci również. No jest
dużej mierze to taka trochę była walka z wiatrakami, dlatego że ta taktyka czterech cięć, ona oczywiście jest zbrodnicza, natomiast ona była skuteczna w centralnej Birmie. A mhm. na peryferiach już niekoniecznie, bo oni jednak się chowali, ukrywali, byli w stanie się przegrupować, więc ona nie dała zwycięstwa huncie, no ale mimo wszystko hunta ją stosuje, oni inaczej nie umieją. I teraz stosują też masowe naloty, prawda? Bo ten na przykład Stan Chin, który wspomniałeś, ze względu na to, że to jest podcast, nie możemy tutaj pokazać wizualnie, jak to wygląda, tylko w skrócie opiszę, że jak przeglądałem nagrania, bo pojawiły się nagrania po prostu tych nalotów, ale też jest dużo zdjęć stamtąd. To jest piękne miejsce potencjalnie turystycznie. Wyobraźmy sobie górskie, takie nie aż tak wysokie. Jest tam chłodno. Jest tam chłodno. Z widzenia birmańskiego jest ważna zaleta. Natomiast wygląda to w ogóle też wszystko bardzo ładnie ze względu między innymi na to, że to jest mało rozwinięte miejsce, więc wygląda idyllicznie, tak moglibyśmy powiedzieć. No i teraz te niestety najnowsze zdjęcia to są te wszystkie idylliczne wioseczki, nad którymi po prostu noszą się chmury dymu po bombardowaniach. Mówimy właśnie o domach, z których uciekło według szacunków UNHCR 52 tysiące osób. Te bombardowania, naloty, to one pokazują też w pewnym sensie słabość armii birmańskiej, dlatego że oni w bezpośrednich starciach nie wygrywają. Czasami, tak? Natomiast zasadniczo nie są w stanie zdobyć tego terenu, utrzymać tego terenu. Nie mają na to aż tyle sił. No w efekcie stosują, jakby nie spojrzeć, podobną taktykę do Rosjan teraz w Ukrainie. To znaczy bombardują, żeby zastraszyć, żeby wszystkich wykończyć. Więc to jest jasne. Co do tych liczb, to w ogóle cała łączna liczba ludzi, którzy musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania od zamachu stanu, już jest teraz 400 tysięcy. W tym, tym konkretnym regionie jest 50, natomiast to są dane właśnie UNHCR. To pokazuje skalę, a jeżeli wliczymy w ogóle wszystkich jeszcze innych, to nam kilka milionów wyjdzie. Mm-hmm. Bo zależy jak liczyć Rohingya i tak dalej. Natomiast zasadniczo to mamy sytuację, w której za chwilę dojdziemy do tego, że między 5 a 10% społeczeństwa musiało opuścić kraj. Więc to jest jakby skala tragedii. No a nic nie wskazuje na to, żeby to się miało poprawić. Przejdźmy w takim razie właśnie do tego, z kim jest ta wojna, ponieważ poprzednim razem też, jak rozmawialiśmy właśnie w tym wrześniowym odcinku, to skupiliśmy się na wydarzeniach w centrum, tak jak tytuł nosi twoja książka Centrum kontra peryferię, tam rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w ośrodku władzy i to dotyczyło też głównej grupy etnicznej Birmy, która stanowi 50%, ponad 50 w sumie nieznacznie procent tego kraju. Natomiast to, z czego Birma, nie wiem czy słynęła jest najwłaściwszym słowem, ale to, z czego ją wiele osób znało, to są właśnie te partyzantki etniczne. Przed naszą rozmową starałem się je policzyć. Nie wiem, czy te dane są najnowsze, ale jest trochę ponad 20. Mhm. To jest bardzo dużo grup różnych, zbrojnych, które często są bardzo wielkie. Niektóre, na przykład Ła, armia Ła ma ponad 20 kilka tysięcy partyzantów, więc mówimy o dużych siłach zbrojnych. I skupmy się przez chwilę na tym. Dlaczego działa tak dużo grup zbrojnych w Birmie jeszcze tyle lat po odzyskaniu niepodległości? I też to, o czym w sumie już trochę wspomniałeś. Dlaczego do tej pory żadna hunta wojskowa, która rządziła tym krajem, nie zdołała ich pokonać? Mimo, że przecież Myanmar dysponuje tak wielką machiną wojenną. Zacząłbym od tego, że wojna domowa w Birmie się toczy na dwóch odcinkach, czy na dwóch częściach, to się trudno dzieli. Na dwóch frontach, o może tak, chociaż one nie są ściśle frontami, bo jest więcej tych obszarów geograficznie, natomiast zasadniczo jest dwóch głównych przeciwników hunty birmańskiej. Pierwszym odwiecznym, że tak powiem, czy od 1949 roku, to są partyzantki etniczne i o nich zaraz będziemy tutaj mówić. A drugim teraz jest partyzantka samych Birmańczyków. One się oczywiście jeszcze nachodzą na siebie i tak dalej, natomiast mamy jakby dwóch głównych wrogów hunty birmańskiej. Teraz jeśli chodzi o te partyzantki, te 20 kilka, zasadniczo szacunki są między 16 a 22. Z tym, że rzeczywiście niektóre jak ta armia Ła mają tam po 20-30 tysięcy żołnierzy, a niektóre mają 3. Więc to jest bardzo skomplikowane. W niektórych też przypadkach są partyzantki, które są odłamami innych partyzantek. Dokładnie, rozłamowcy, to jest absolutna klasyka. Tak. Absolutna klasyka birmańska, rozłamowcy rozłamowców, później ci, którzy wrócili, to jest dość kłótliwy naród politycznie, więc to jest charakterystyczne. Ale żeby omówić partyzantki, musimy omówić strukturę etniczną Birmy. Mhm. I to też nie jest proste, dlatego że oficjalnie Birma ma obecnie 136 grup etnicznych. Taką liczbą, która jest powszechnie znana, jest 135, natomiast jeszcze dołożyli 5 lat temu jeszcze jedną, także jest 136, natomiast to jest absolutnie niewiarygodna liczba, ponieważ oni zastosowali stare kolonialne spisy, a w tych starych kolonialnych spisach jeszcze mieliśmy takie XIX-wieczne metody, typu, nie wiem, kształt czaszki, także to jest ta klasyka antropologii XIX-wiecznej, no i dorobili do tego własną listę, ta lista jest absurdalna, ja w tej właśnie książce, którą wspomniałeś, to tam jest załącznik jeden, tutaj jest ta lista razem z krytyką, to w ogóle tam na przykład jest jedno plemię z Nepalu, nagle w ogóle nie wiadomo skąd, a jest kilka narodów czy grup etnicznych, których w ogóle nie ma w tej liście.
na przykład Rohingya, to są najbardziej znani. Także ta lista to jest jeden wielki absurd. Żartowano, że te 135, bo kiedy ją tworzyła junta, to było 135, to dlatego, że 1 plus 3 plus 5 to jest 9, a 9 jest szczęśliwą cyfrą armii birmańskiej. Także to jest taka popularna wersja. W każdym razie te 100 to jest absurd. Nie wiadomo, ile z tych grup tak naprawdę. Najbardziej takie szacunki mówiące, że jest ich więcej, to mówią w okolicach 100, a takie, że jest ich mniej, między 20 a 40. No ale niech będzie 20, to i tak jest to bardzo i tak dużo. Sporo, tak. Ale myślę, że bliżej 40, między 40 a 100. To jest też pokazuje, jakby, jak bardzo powinniśmy być pokorni w kwestii birmańskiej, skoro nawet nie jesteśmy w stanie dokładnie policzyć, ile jest tam grup etnicznych. I teraz zrobię skok na głęboką wodę i przerwij mi, jak to za bardzo będzie wykład. Dawna Birma przedkolonialna, czyli królewska, to zasadniczo był obszar, który kontrolowali sobie królowie, ale właśnie władali królowie. Ich kontrola nad obszarami innymi niż ten rdzeń birmański, czyli centrum kraju, czyli niziny, no była czysto umowna. Tak naprawdę to jest taka koncepcja, która się nazywa mandala, też mówiło się o nim o system galaktyczny, czyli że ich władza była taka promieniująca na inne obszary, no i w zależności od siły tych królów, to zależało, czy te promienie lecą daleko, czy się kończą trzy wioski za pałacem królewskim. No jak był król słaby, no to drugie było. No i efekt tego był taki, że bardzo wiele tych ludów teoretycznie było poddanymi birmańskiego króla, ale mogli go w życiu w ogóle o nim nawet nie usłyszeć. No i na to wchodzą Brytyjczycy, podbijają Birmę i tworzą rzecz, która jest pierwszy raz w historii tego kraju, a mianowicie stałe granice. No i Brytyjczycy, jakkolwiek dość źle się zapisali w historii Birmy, no to jednak zrobili jedną rzecz, którą nacjonaliści birmańscy akurat im się to podoba, czyli zrobili Birmie całkiem niezłe granice, całkiem duże. Także no tutaj każdy nacjonalista to jak coś mu się da, nawet nie jego, to zawsze będzie później tego bronił już do końca świata, że to było odwieczne i ich. Tak. No i efekt tego jest taki, że... Uświadommy tylko słuchaczom, bo może nie wszyscy są płynni z geografii, że Birma to jest mniej więcej trochę powyżej powierzchni Francji. Tak, dokładnie tak. To jest ogromny kraj i on jest słabo zaludniony, dlatego że no on oficjalnie teraz ma 54 miliony mieszkańców. No to na te prawie 700 tysięcy kilometrów kwadratowych, które ma, tam jest 676, jeżeli mnie pamięć nie myli, to nie jest to aż tak dużo, a szczególnie na tle Indii i Chin, z którymi graniczy Birma. Więc pustawo tak pod tym względem. Natomiast wchodzą Brytyjczycy, no i nagle w granicach Birmy mamy mnóstwo ludów różnych, którzy albo byli pod formalną, ale nigdy realną kontrolą króla birmańskiego, no i ci co byli, to zazwyczaj źle to pamiętali, bo byli prześladowani, no tak. Albo w ogóle nigdy nie byli. I Brytyjczycy robią rzecz, która będzie miała ogromne konsekwencje dla kraju. Tworzą coś, co później nazywamy dwoma Birmami. To znaczy administrację centralną w rdzeniu kraju modelują na przykładzie własnych kolonii w Indiach. Kopiuj i wklej. To znaczy robią dokładnie te same mechanizmy plus tych samych urzędników indyjskich. Natomiast te obszary peryferyjne zostawiają same sobie. To znaczy niech się rządzą jak chcą, byleby tylko podatki płacili ten raz na rok. I to ma ogromne znaczenie, dlatego że to jakby tworzy zupełnie dwa państwa w jednym. No i w momencie, kiedy się Birma rodzi, a rodzi się w bólach tak naprawdę II wojny światowej, kiedy tam się front przetacza między Japonią a Anglią, część ludów jest za jednymi, część za drugimi, strzelają się do siebie, nienawiść się wlewa w serca pobratymcze. No i efekt tego jest taki, że trzeba to jakoś zlać. No i Birmańczycy wymyślają taką formułę federalizmu, którą stworzyli na konferencji w Panlong. To jest konferencja, która dała współczesną Birmę. No i wymyślili tak, że każdy z tych ludów, a w zasadzie to jak który był w stanie dobrze negocjować, to sobie wywalczył, bo te prawa nie były równe. Te prawa zależały od tego, kto lepiej dealował tam z tymi Birmańczykami. No ale ci, co lepiej dealowali, to ci dostali na przykład nawet zgodę na wystąpienie z Unii Birmańskiej po 10 latach. A jak ktoś słabiej dealował, no to dostał tylko tam jakiś specjalny region autonomiczny. No, więc... Jeszcze zaznaczmy tylko jako ciekawostkę, że to po stronie rządu centralnego negocjował ojciec właśnie Suu Kyi, czyli tej późniejszej wieloletniej więźniarki i oczywiście premierki kraju, tak? Obalonej zresztą w zeszłym roku. Tak, i to też miało tyle znaczenie, że jego wizja to była wizja Stanów Zjednoczonych Indochin. Że Birma będzie właśnie takim krajem, w którym będą różne ludy. No oczywiście ci Birmańczycy byliby trochę jak łospi w Stanach, no ale jednak jakoś działa, tak? Jakoś się trzyma. Na pewno byłoby to lepsze niż to, co wyszło. Problem polegał na tym, że to był taki quasi-federalizm, dlatego że on owszem na papierze był, formalnie wszystko mieli własne języki na przykład, wszystko było fajnie, ale była centralizacja budżetowa. Co oznaczało, że to centrum birmańskie o wszystkim decydowało, a centrum birmańskie, i tu mamy element, który się fajnie nazywa w literaturze przedmiotu wewnętrznym kolonializmem. To jest klasyka azjatycka i afrykańska, czyli jak tylko wygoniono kolonialistów, to potem ta główna nacja, czy główna grupa etniczna, która rządziła, to później nagle się orientowała, że w sumie te metody się całkiem sprawdzają, te kolonialne, i sama zaczynała wchodzić w buty kolonialistów. No i tak właśnie zrobili Birmańczycy, co oznaczało, że te centrum birmańskie zaczęło wyzyskiwać te peryferia niebirmańskie, bo na tych peryferiach, to jest też istotne, w centrum birmańskim jest ryż.
To jest najważniejsza rzecz. Natomiast na peryferiach niebirmańskich mamy różnego rodzaju surowce. Najczęściej kamienie szlachetne, ale również na przykład drewno tekowe. I w tym momencie kto na tym zarabia? No i zarabiali przede wszystkim Birmańczycy. No i te mniejszości, w ogóle niektóre w ogóle nie chciały być w Birmie, na przykład Karenowie. Od początku mówili, że nie i nie. No i doszło do wojny już właśnie w 1949 roku, czyli rok po niepodległości birmańskiej. Mamy już wojnę domową etniczną i to jest wojna, która trwa po dzień dzisiejszy. Ona się nigdy nie skończyła. To jest jeden z najdłuższych konfliktów na świecie. Chyba w ogóle to jest najdłuższa wojna domowa na świecie. W nowoczesnego świata. Już, tak? Nowoczesnego świata. Także to jest jakby jedna rzecz. Tylko oczywiście zmieniały się te etniczne, bo ci Karenowie w 2012 podpisali porozumienie o wstrzymaniu ognia, no ale inni nie podpisali, no to trwa dalej. No i efekt tego był taki, że no przez pierwsze 10 lat demokracji ułomnej, ale jednak demokracji w Birmie, czy 12 lat, bo tam był jeszcze po drodze zamach stanu, tak? No ale to, żeby uprościć. W każdym razie to jeszcze jakoś działało. Pod koniec zaczęło się już walić, natomiast zasadniczo jeszcze działało. Natomiast w momencie, kiedy junta wojskowa przejęła władzę już po raz drugi na dobre w 1962 roku, no to mamy sytuację taką, że właściwie każda z tych grup etnicznych łapie za broń. Dlatego, że jeszcze ten rząd demokratyczny birmański dla siebie brał najwięcej, ale coś im tam jeszcze zostawiał. A junta już kompletnie nic. Czyli tylko i wyłącznie dla siebie, plus taki szowinizm birmański, czyli że po prostu my tu jesteśmy starsi bracia najważniejsi, a wy to w ogóle powinniście tylko mówić po birmańsku i w ogóle jeżeli nie jesteście buddystami, nie jesteście prawdziwymi ludźmi, nie? No to mniej więcej taka postawa. No to połączenie tego wszystkiego, czyli wyzysku ekonomicznego, przemocy symbolicznej, plus niespełnionych marzeń. No i to prowadzi do tego, że wszyscy właściwie łapią za broń i słowa określające Birmę w latach 60., 70. to jest na przykład zdania typu partyzantka jako styl życia. Albo cały naród poszedł do podziemi. To nam bardzo pokazuje, jaka była sytuacja. I teraz na początku wspomniałeś, że te 20 to jest bardzo dużo. No nie, to jest bardzo mało jak na Birmę. No w porównaniu do... tak, dlatego, że... Ja mówię w liczbach ogólnych. Może dla porównania podam też, że w obszarze, którym ja się zajmuję, czyli Kolumbią, gdzie też się dużo mówiło o wojnie, no to FARC w szczytowym momencie miał kilkanaście tysięcy partyzantów, tak? A w pewnym momencie zszedł do tam 8-6. Więc to jest różnica. To jest różnica, tak. Ja się śmieję, dlatego, że Birma miała rekord świata numer jeden, mistrzowie, pod względem liczby partyzantek walczących z rządem. Najwięcej na świecie mieli w latach 70. było 150 kilka. Trudno było policzyć. Także no jest progres między 150 a 20. No, ewidentnie. I tu wracamy do tego wątku, o którym mówiłem w pierwszym pytaniu, a mianowicie tych czterech cięć. Mhm. Otóż cztery cięcia dały armii władzę w Birmie centralnej. Bo jeszcze do tych partyzantek musimy doliczyć komunistów. Komuniści byli Birmańczykami, ale też walczyli z juntą. No to tych komunistów de facto załatwiła junta tymi właśnie czterema cięciami, przynajmniej w Birmie centralnej. Oni w tych górach to jeszcze trochę wytrzymali, ale w końcu też padli. Natomiast co jest istotne, to to, że to im dało władzę w Birmie centralnej, natomiast nie dało im władzy na tych obszarach peryferyjnych. No i teraz tak, dlaczego im nie dało tej władzy? Ano dlatego, że no mimo wszystko to było za dużo miejsc, za mało środków, za biedna była ta Birma, no poniekąd na swoje życzenie, dlatego że głupią politykę gospodarczą prowadziła za tej hunty pierwszej. No więc nie miała środków, żeby to wszystko opanować, ale też ten element kulturowy ważny nie do końca chciała, dlatego że to myślenie jeszcze takie czasów przedkolonialnych, że liczy się centrum, że te peryferia to bez znaczenia, tak? To z perspektywy hunty birmańskiej tak naprawdę zawsze chodziło o jedno. Te partyzantki se mogą być, ich to nie interesuje, jak oni się tam rządzą, tak, żeby tylko płacili. Tylko te jadeity, te szafiry, rubiny eksportowane, żeby ta kasa była dla hunty, plus z narkotyków oczywiście. Dojdźmy w takim razie do właśnie tego, czyli z czego się utrzymują te grupy zbrojne, bo jednak broń kosztuje, tak? Nie mówimy o ludziach, którzy strzelają z karabinów odziedziczonych po Brytyjczykach, tam jest nowoczesny sprzęt wojskowy. Zaraz też myślę, że dojdziemy do tego, w jaki sposób ten konflikt się rozwija, ale porozmawiajmy trochę o pieniądzach. Porozmawiajmy o tym, jak się utrzymują i z czego. Tu jak przywołałeś narkotyki, to wypisałem sobie trochę liczb, ponieważ dla tych, którzy nas słuchają i którzy być może nie interesują się tego typu rozrywką, to Stan Shan właśnie we wschodniej Birmie jest największym na świecie producentem metamfetaminy. A wcześniej przez lata był oczywiście znany jako największy producent na świecie heroiny, chociaż został wyprzedzony przez Afganistan. No i właśnie, podsumujmy sobie w takim razie dane, które mamy z Organizacji Narodów Zjednoczonych. To są dane za 2020 rok, nie mamy jeszcze za 2021, ale ilość przechwyconej heroiny to 450
9 ton, co jest mniej więcej o połowę mniej niż na początku zeszłej dekady. To znaczy, że produkcja tej heroiny po prostu spada. Natomiast katapultuje się całkowicie właśnie produkcja narkotyków syntetycznych. W 2017 roku przechwycono 82 tony, a już w 2020 170 ton, czyli dwukrotnie więcej, tak? I tu mamy różnego rodzaju oczywiście te narkotyki syntetyczne. Najbardziej popularne w regionie to jest słynna jaba. Jeżeli ktoś był w Tajlandii, myślę, to miał okazję zobaczyć, bo to się rozlewa. Jakby problem też uzależnienia od jaby jest niesamowity w całym regionie i on się zwiększa wielokrotnie. I też tajskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podaje, że w ciągu kilku lat liczba osób leczonych z uzależnienia od tego narkotyku zwiększyła się dwukrotnie do kilkunastu tysięcy. To jest połączenie metamfetaminy z kofeiną w jednej tabletce takiej z reguły mającej czerwonawy kolor. Możemy powiedzieć, że to jest taki wschodnioazjatycki speed. Myślę, że to jest najlepsze porównanie. Natomiast to nie jest nowa rzecz, tak? Mówiliśmy wcześniej o heroinie i też jeżeli ktoś jest zaznajomiony z popkulturą, przede wszystkim amerykańską, to ten motyw takich właśnie partyzantek azjatyckich, które szmuglują heroinę, to jest właśnie to. We wszystkich tych filmach, no które... Złoty Trójkąt, Złoty nie? Trójkąt, czyli tak. Trójkąt Birmy i to jest tam właśnie Stan Shan, czy tak. Państwo Shan, Laos i Tajlandia. No właśnie, no więc porozmawiamy o tym. Jak to się w ogóle dzieje? Bo jakby kwestia sama narkotyków i tak dalej, kto to robi, może też jeszcze tylko dodam opisowo, że głównie jednak produkcją i szmuglem zajmują się Chińczycy, a konkretnie triady z południa, czyli w dodatku nie są ci Chińczycy z tej grupy Han, tylko właśnie z Kantonu. Ostatnio zresztą został w zeszłym roku aresztowany trzeci Lop, czyli człowiek, który stał na czele takiej największej organizacji przestępczej tam i właśnie czeka na ekstradycję do Australii. Jakby tutaj można by o tym bardzo, 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 bardzo długo rozmawiać, dlaczego właśnie tam, jak to się stało i tak dalej. I nie chciałbym wchodzić aż tak głęboko w ten temat, bo on jest osobnym całym materiałem. Natomiast jak to wpływa na te partyzantki, bo poza tymi narkotykami, o których teraz bardzo długo mówiłem, za co przepraszam, ale akurat mnie to interesuje, więc musiałem to opowiedzieć. Ale są też oczywiście właśnie kamienie szlachetne i tak dalej, ale interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. A mianowicie bardzo często przy tych narkotykach powtarza się taka wersja, że w sumie to te partyzantki, które udzielają tam miejsca, na przykład dla chińskich triad, że one współpracują z wojskiem przy przepuszczaniu transportów i tak dalej. I też pamiętam, że jedyny raz, kiedy Myanmar aresztowała faktycznie właśnie przemytników narkotyków i tak dalej, to było za rządów Suu Kyi, czyli stosunkowo niedawno i przez bardzo krótki okres. I wiem, że teraz całkowicie te kontrole spadły, no bo siły policyjne są rzucone na zupełnie inny odcinek. Więc porozmawiamy trochę o pieniądzach. Jak wygląda od strony ekonomicznej życie tych grup zbrojnych? Zanim zaczniemy rozmawiać o pieniądzach, to o polityce, bo ona nas od razu do pieniędzy doprowadzi. Mianowicie, kiedy te partyzantki chwyciły za broń przeciwko huncie birmańskiej, czy przeciwko birmańskiemu centrum, no to zmierzyły się z podstawowym problemem, jak to finansować. I zasadniczo sposobów było kilka. Póki w Birmie był autarkiczny socjalizm zafundowany przez generałów, to bardzo prostym sposobem był przemyt. I to niekoniecznie narkotyków. Czegokolwiek, dlatego że Birma w szybkim tempie straciła w ogóle wszystko i potrzebowała mieć produkty, najczęściej z Tajlandii, jednak zasilanej przez Stany i rozwijające się nierówno, bo nierówno, ale jednak imponująco. I to są lata 60-70. Potem, jak się otworzyły Chiny w 78 roku, to jeszcze doszedł północna brama, czyli na Chiny, no bo znowu mamy otwarcie Chin i znowu mamy mnóstwo produktów i to jest jasne. Natomiast w pewnym momencie te grupy zorientowały się, że i to już są właśnie lata 60-70, że prawdziwe pieniądze są z narkotyków, z opium i z późniejszych inkarnacji, że tak powiem, narkotycznych. I to doprowadziło do sytuacji, w której te całe narkotyki stały się w pewnym sensie zatrutą pigułką. Dlatego, że jak oni zaczęli wchodzić w ten biznes narkotykowy, to nagle zaczęli mieć bardzo dużo pieniędzy. I nagle im się priorytety zaczęły zmieniać, czyli tam niepodległość, suwerenność, autonomia, no wszystko fajnie, ale jednak tu pieniądze są całkiem dobre. No i efekt tego był taki, że w przypadku wielu grup, które poszły właśnie w ten biznes narkotykowy, żeby pierwotnie finansować swoją walkę narodowo-wyzwoleńczą, to nagle mamy sytuację, w której nie do końca już jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to na pewno jest grupa walcząca o wolność, czy to jest jednak grupa baronów narkotykowych, jakaś forma kartelu, która tak naprawdę się przysłania tylko tymi hasłami niepodległościowymi. No i to jest istotne, ale tu byśmy musieli rozbijać po tych grupach, a to trochę nam zbije z tematu. W każdym razie były takie, które nigdy tej pigułki nie wzięły zatrutej narkotykowej i walczyły inaczej. Kaczynowie na przykład są taką grupą. Natomiast to mamy drugi sposób, nie? Czyli po pierwsze przemyt, po drugie opium i inne narkotyki. No i po trzecie właśnie to mamy handel tymi wszystkimi dobrami naturalnymi Birmy. Dlatego, że tak naprawdę polityka gospodarcza zarówno armii birmańskiej, jak i tych partyzantów jest prymitywna.
To znaczy ona polega na tym, żeby coś z tej ziemi zabrać i sprzedać. I tyle. No więc są to na przykład kopalnie jadeitów, które są najczęściej no, dość prymitywne, no, że ludzie tam niemalże gołymi rękami. No bieda szyby po prostu. Bieda szyby, tak, dokładnie. No i tu cała kwestia polega na tym, że muszą to wydobyć i sprzedać bogatszym sąsiadom. To najczęściej, prawie zawsze oznacza Tajlandię albo Chiny. Mhm. Plus oczywiście pośredników z innych krajów. No i tak, i tutaj wchodzi nam armia. To znaczy do tego poziomu walki o niepodległość, autonomię, bym powiedział o ideę, no dochodzi nam walka między armią a tymi partyzantkami o to, kto na przykład kontroluje dany biedaszyb. I tu są prawdziwe pieniądze i o to też są negocjacje, ponieważ no często te działania zbrojne nie toczą się tak naprawdę o zajęcie jakichś strategicznych miast i tak dalej. Nie jest to walka o Mariupol, tak? No tak. Tylko no tak naprawdę o to, która ze stron będzie kontrolowała więcej pól, których jest mak, tak? Albo właśnie jakieś biedaszyb, albo lasy, które można ściąć drewno tekowe. Birma przez lata miała bardzo dużo drewna tekowego, teraz jest coraz mniej, dlatego że wycinają. No ale właśnie o zasoby, czyli mamy walkę o zasoby. I to jest z jednej strony walka, ale z drugiej strony pewna współpraca między armią a tymi partyzantkami. Znaczy one dzisiaj mogą się ze sobą bić, a jutro mogą mieć porozumienie o wstrzymaniu ognia, a cały czas będą ze sobą handlować. To trochę przypomina sytuację wojny w byłej Jugosławii, gdzie mieliśmy straszne zbrodnie w Bośni, a jednocześnie za kulisami sobie Serbowie handlowali bronią z Bośniakami albo z Chorwatami. Także to jedno drugiego nie wyklucza, to zostało w literaturze fachowo nazwane ekonomią konfliktu. Że tak naprawdę to pasuje wszystkim, no może z wyjątkiem zwykłych ludzi, którym to ewidentnie nie pasuje. Natomiast to pasuje armii birmańskiej, dlatego że ma pieniądze. To pasuje również partyzantom, bo też mają pieniądze, a przede wszystkim ta nieustanna walka między armią a partyzantami pokazuje, że oni muszą być. No bo armia musi pokazywać całemu narodowi, że bez nas się Birma rozpadnie i w ogóle ci partyzanci oderwą się, tak? Albo nas zniszczą wewnętrznie, a z kolei partyzanci mówią, no bez nas ta armia wszystkich zabije. No więc w tym momencie mamy legitymizację obu tych stron. I teraz, co armia chce zrobić z tymi partyzantami i co robi tak naprawdę od lat 60., ale w różnych formach, to, żeby uczynić ich podwykonawcami. Dlatego, że armia birmańska to jest państwo birmańskie. Przy całym małym zainteresowaniu świata, generałów i tak dalej, no oni rozumieją, że oni publicznie nie mogą być handlarzami narkotyków. Mhm. Natomiast ci różni partyzanci już mogą, bo to się wszystko wtedy ładnie domyka, dlatego że armia mówi, no nie, no my z nimi walczymy. No przecież to oni są źli, tak? A że po cichu z nimi dogaduje się, to jest zupełnie inna sprawa. I efekt tego jest taki, że właśnie Ła, o których tutaj wspomniałeś na początku, no to oni, jak się dogadali z armią wreszcie, to było w 89 roku, to lata 90 to była dla nich istna bonanza, dlatego że oni te pieniądze, które zarabiali na handlu narkotykami, wydawali w Birmie i w Birmie tworzyli sobie swoją pozycję, więc mieli swoje hotele, mieli swoje restauracje, no prali te pieniądze w tych miejscach i nawet chcieli mieć bank, ale no bank handlarzy narkotyków to było za dużo nawet dla generałów birmańskich, jak to pisał jeden historyk birmański, więc jednak się nie udało z bankiem, tak? Natomiast udało się oczywiście z innymi rzeczami. Jeszcze ci wejdę też w słowo, że rozmawiamy partyzantki na obrzeżu kraju, takiego jak Birma, góry i tak dalej. W niektórych tych miejscach działają na przykład świetnie wyglądające kasyna, które wyglądają chińskie, jak wyjęte z Las Vegas. Oczywiście, że są chińskie i są kontrolowane przez triady, ale chciałem tylko dodać, że te pieniądze naprawdę tam są, że nie mówimy o, bo tu wspominałem wcześniej o stanie Chin, że tam są wioski malownicze i tak dalej, no a tu na wschodzie jednak mamy taką infrastrukturę naprawdę rozbudowaną. Tak, no i to nam też tłumaczy, czemu armia ich nigdy nie pokonała. No bo czemu miałaby ich pokonać? Odciąć sobie po pierwsze legitymizację, bo jakby pokonała tych wszystkich partyzantów, to dałoby się zrobić, tak? Ona mogłaby tymi swoimi czterema cięciami wszystkich wymordować i tak, no by to zrobiła. Ale to by se podcięła po pierwsze gałęź legitymizacyjną, dlatego żeby wtedy można było powiedzieć, że no nie potrzeba już armii birmańskiej, a na pewno nie takiej dużej. Ona ma przecież między 300 a 400 tysięcy żołnierzy, tak? To jest ogromna liczba. A plus wszyscy dookoła, rodziny i tak dalej, że mają osobne szpitale, osobne szkoły, osobne sklepy, to jest uprzywilejowana kasta. Więc w tym momencie to ktoś mógłby zapytać, że no dobra, wygraliście z tymi wszystkimi wrogami, no to po co wy, skoro Birma nie ma tak naprawdę wrogów zewnętrznych. Nikt nie chce najechać Birmy. To podcięłaby sobie gałąź legitymizacyjną, no ale to od biedy by jeszcze jakoś mogła wyjaśnić, coś nowego wymyśleć. Ale by te przede wszystkim sobie podcięła gałąź gospodarczą, bo ci generałowie na tym zarabiają. I to jest kolejny element, który jest istotny. Państwo birmańskie na tym traci, ale państwo to jest koncept abstrakcyjny. A jednak pieniądze na koncie to jest koncept bardzo konkretny, namacalny konkret. I teraz jak spojrzymy na karierę tych licznych generałów birmańskich, to widzimy, że jeżeli oni się otarli o te obszary, w których są narkotyki, to nie
oni dziwnym trafem są bogaci. To jest jakiś taki niezwykły fenomen, który trudno wytłumaczyć. Natomiast ci generałowie, którzy no mieli pecha, jakoś ich los skierował w inne obszary kraju, to najczęściej może biedy nie klepią, ale jednak są no, w dużo gorszej sytuacji. Więc to jest wszystko niesamowicie poprzeplatane. Natomiast dla zwykłych ludzi to oznacza stan, który miał miejsce już w latach 50. i opisał to, nawiasem mówiąc, nasz pisarz, czyli Gustaw Herling Grudziński, który pojechał do Birmy w takiej mało znanej książce A Szkoda. Staram się ją teraz w szeregu artykułów trochę światu zewnętrznemu przybliżyć, ale to jest tylko akademicki poziom. To przybliż ją tutaj, proszę bardzo. No tak, tak. Podróż do Burmy. Herling jeszcze używał angielskiej nazwy. Mhm. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ma z jednej strony takie lekko orientalizujące, kolonialne spojrzenie, ale z drugiej strony bardzo ciekawe, krytyczne. Bardzo to jest niejednoznaczne, to jego spojrzenie, ale on tam miał naprawdę oko do obserwacji. I on tam pisze, że w Birmie na tych obszarach etnicznych, na tych obszarach peryferyjnych jest stan ani wojny, ani pokoju. Taka szara strefa między wojną a pokojem. I tak naprawdę ta jego obserwacja z lat 50. ona jest do dzisiaj obecna. Co więcej, ja w literaturze naukowej o Birmie się spotykam z dokładnie takimi sformułowaniami. Oczywiście ludzie nigdy o Herlingu nie słyszeli, tak? No tak. Ale wpadli na podobne pomysły. Obserwacja jest trafna. Obserwacja jest trafna. To trwa od 49 roku, tak? U Karenów, tak? U innych to od 60 lat, no ale jednak to już jest naprawdę długo. I tak na dobrą sprawę ten węzeł gordyjski jest nie do przecięcia. Dlatego, że tu jest za dużo interesów. A Suci, o której wspomniałem, miała jedną dużą wadę z perspektywy, znaczy wad miała dużo, ale ta jedna z tej konkretnej perspektywy była bardzo niekorzystna. Ona była uczciwa osobiście, nie była skorumpowana. No i to powodowało, że ona się kompletnie nie była w stanie dogadywać z tymi generałami, no bo ona wprowadza jakieś transparencje, jakieś rzeczy, a tutaj mamy tak naprawdę jedną gospodarkę realną, ale drugą gospodarkę cienia. Ta gospodarka cienia jest w większości ważniejsza, tak? To szara strefa się po polsku mówi, ale tak naprawdę to jest cała osobna, paralelna gospodarka, więc w tym momencie jak ktoś zaczyna wprowadzać jakieś transparencje zachodnie, jakieś antykorupcyjne rzeczy, to psuje interesy. I to w tym momencie mamy coraz więcej grup, którym te interesy ona psuje. I to jest między innymi powód, dla którego ona nie była w stanie rozwiązać tej kwestii etnicznej, a próbowała i naprawdę dużo swojego kapitału politycznego w to włożyła i poniosła pełną klęskę. To znaczy jej działania były w sumie gorsze niż generałów, tak per saldo. Jeszcze dodajmy tylko tutaj, że gospodarka stanu Shan, oficjalna i nieoficjalna, no szara strefa jest większa. Hunta wojskowa szacuje, że po prostu PKB nielegalne stanu Shan jest wyższe niż to legalne. Natomiast chciałem tu dołożyć jeszcze do tego węzła gordyjskiego nowy splot. Po zeszłym roku. Początek zamachu stanu i te pierwsze 2 miesiące to była w zasadzie jednostronna agresja ze strony hunty wojskowej, po prostu zabijanie protestujących. Natomiast od tamtej pory, jesteśmy rok później, sytuacja się bardzo mocno zmieniła. Znaczna część, może znaczna to nie jest tak, że wszyscy, ale wyraźna część opozycji, przede wszystkim młodzi ludzie, trafili do wspomnianych przez ciebie karenów jako rekruci. Są szkoleni w używaniu broni, możemy już mówić de facto o wojnie domowej w tym kraju, kolejnej. Kolejna osłona, kolejna runda. Ale kolejna runda, tutaj Michelle Bachelet mówiła o tym, że w zasadzie już nie można mówić o zamachu stanu, tylko właśnie o wojnie domowej, odnosząc się do tej części centralnej Birmy i tak dalej. I zanim przejdziemy do samego tego, jak to wygląda, to dlaczego właśnie karenowie udzielają pomocy opozycji demokratycznej i co z resztą partyzantek, bo ich postawa jest bardzo różnorodna, znaczy niektóre w ogóle się odcinają, niektóre patrzą z takim przyjaznym wyczekiwaniem, ale nie podejmują akcji, a niektóre jak karenowie jednak otwarcie wspierają z szkoleniem wojskowym i bronią też, jak podejrzewam. Zastanawiało mnie to długo, dlaczego karenowie, dlatego że to na logikę nie ma zbyt dużo sensu. Karenowie są niedaleko Rangunu, czyli najważniejszego miasta birmańskiego i są pomiędzy Rangunem a Tajlandią. Tajlandia sprzyja huncie wojskowej. Mm-hmm. Kiedyś tak nie było i karenowie mieli swoje schroniska w Tajlandii, ale te czasy już odeszły do lamusa. No więc na logikę to raczej powinniśmy oczekiwać od karenów przy takiej konfiguracji geograficznej i politycznej pewnego umiarkowania. No ale odpowiedź w tym jest w wewnętrznej dynamice ruchu kareńskiego. Dlatego, że karenowie zasadniczo to jest, ta ich główna partia jest KNU, Karen National Union. W ogóle to jest ciekawe, że wszystkie te partyzantki, one oczywiście mają nazwy w swoich językach, ale wszystkie ich skróty są z angielskiego. Mm-hmm. To jest fenomenalne. Birmańczycy robią dokładnie tak samo. To jest bardzo ciekawe. No na przykład była taka prowojskowa partyzantka w stanie Shan, ona się nazywa Kagwe-ye, czy skrót po angielsku jest KKY. No a Kagwe-ye to jest po birmańsku obrona.
prostu defense, nie? Także ta nazwa w zasadzie jest dość prosta. No ale zasadniczo mamy różnego rodzaju partyzantki, których skróty mamy z angielskiego, to ułatwia sprawę, jakby nie spojrzeć. No bardzo, jak liczyłem, to dzięki, tylko dzięki temu się razie KNU. I teraz KNU rządziła przez ostatnie 10 lat i dalej jeszcze rządzi, aczkolwiek się chwieje, frakcja ugodowa. Znaczy frakcja, która zakończyła tą wojnę, podpisała porozumienie o wstrzymaniu ognia w 2012 roku, to kończyło ten, wtedy już znowu wznowili, ale wtedy kończyło tą wojnę od 49 roku. Także no to był duży sukces wtedy dla pokoju, tak górnolotnie rzecz biorąc, dla tych ludzi. W końcu przeszli ze stanu ani pokoju, ani wojny do stanu pokoju, więc to było istotne. No i ta frakcja zasadniczo zainwestowała w dogadanie się z rządem centralnym birmańskim. Najpierw generalskim. Ten rząd generalski, który wtedy podpisywał to porozumienie, to była frakcja umiarkowana w huncie, a potem Suu Kyi. Teraz dochodzi do zamachu stanu i ten zamach stanu w Birmie jest podwójnym zamachem stanu. Po pierwsze jest zamachem stanu, który odsuwa rząd Aung San Suu Kyi, który no, niszczy całą tą transformację demokratyczną, ale to też jest zamach stanu w samej armii, dlatego że on odsuwa tych, którzy się dogadywali z Aung San Suu Kyi. I on wciąga na pierwsze miejsce najbardziej twardogłowych. Tak? Jakby rządząca obecnie junta, czy Min Aung Hlaing i cała reszta generałów, to jest super hardline. Dalej jest już tylko ściana. Więc tak naprawdę to Karenowie, widząc co się dzieje, oni wiedzieli, że po nich można się spodziewać tylko najgorszego. Czyli innymi słowy, walka z nimi jest nieunikniona, dlatego że z tymi ludźmi nie da się rozmawiać, z nimi można tylko walczyć, a oni są teraz słabi, dlatego że przejęli tą władzę w wyniku tego zamachu stanu, no i musieli skonsolidować władzę. Więc miało to sens z punktu widzenia Karenów, żeby zaatakować ich teraz, kiedy są słabi. Co więcej, ta frakcja kareńska, która podjęła tą decyzję, ona jeszcze była pod wyraźną presją frakcji, która uważała, że w ogóle te dogadywanie się ostatnich 10 lat to był błąd. Czyli innymi słowy, ci u władzy, u Karenów, sami obawiali się, że tą władzę stracą za nadmierne umiarkowanie. No bo ci jastrzębie im mówili, mówiliśmy wam, 10 lat temu wam mówiliśmy, żadnych negocjacji. No i co, dogadaliście się i proszę, mamy zamach stanu. I to nam tłumaczy, czemu Karenowie tak mocno wystąpili. Ponieważ oni założyli, że z tymi się nie da gadać. Z tymi można już tylko walczyć. Natomiast inne rzeczywiście to zależy od obszaru. Mamy tutaj takie, które są tak naprawdę dogadane z armią birmańską i to są właśnie Ła. I to jest o tyle istotne, że ci Ła dogadali się z armią birmańską może nie z pozycji siły, ale na pewno z pozycji, która jest niesłaba. Dlatego, że oni mają te 20-30 tysięcy żołnierzy pod bronią, mają tam całkiem niezły sprzęt kupowany od Chin i tak naprawdę to, żeby armia ich pokonała, to by naprawdę musiała się postarać. To by oznaczało potężną ofensywę, potężne straty też, a jeszcze by tam Pekin mógł zainterweniować. Także spokojnie się tam siedzą w tych swoich górach i pieniądze klepią. Więc no tak. Inne partyzantki, to wszystko zależy od układu albo politycznego, czy polityczno-etnicznego i oczywiście finansowego. Mamy na przykład taką partyzantkę AA, łatwo zapamiętać nazwę, Armia Arakanu. Tak. Więc to jest z kolei partyzantka ściśle etniczna, która chce wyrwać Arakan, czyli zachodnią Birmę, to stamtąd wygoniono Rohingya. Tak. Ale Arakan kiedyś to było osobne królestwo. To Arakan, a Birma to jest jak Czesi i Słowacy. To jest bardzo podobne, ale to nie jest to samo. No więc tak naprawdę to Arakan jest jak Słowacja w Czechosłowacji. Zasadniczo raczej powinien być niepodległy. No i ta Armia Arakanu to właśnie teraz próbuje zrobić i ona kontroluje już przynajmniej połowę tego obszaru, więc ona wykorzystuje okazję. Z kolei inne partyzantki, no to zależy od tego, jak one widzą sytuację, czy im się to opłaca, dlatego że jak patrzymy z perspektywy kraju, no to widzimy chaos, widzimy protesty, widzimy tych opozycjonistów, którzy się teraz szkolą w dżungli i tak dalej. Ale jak patrzymy z perspektywy danej mniejszości etnicznej, no to widzimy, że Birmańczycy się ze sobą biją. To mają spokój wreszcie, tak? Nikt ich tu nie najeżdża, więc to jest istotne, a ta dynamika jest bardzo ważna. Natomiast ogólnie, jeżeli możemy podzielić toczącą się teraz wojnę domową, dlatego że tak naprawdę to porównanie jest trafne i nietrafne, tak? Tak się bardzo głęboko wyrażę, tak? Ono jest trafne, dlatego no, że rzeczywiście w Birmie właściwej, centralnej wojny domowej nie było od lat 70. Więc tam był pokój, no 50 lat pokoju. Tak. Natomiast jest nietrafne, dlatego że na peryferiach pokoju nie było nigdy. To znaczy nie było ich od niepodległości, a wcześniej też za bardzo nie było. Więc tak naprawdę ta wojna domowa tam się wciąż toczy. To przejdźmy w takim razie do tego właśnie, do Birmy Centralnej. A mianowicie, co się tam teraz dzieje? Bo jak przegląda się filmiki, nagrania, to sytuacja jest taka, że mówimy o młodych Birmańczykach, naprawdę bardzo młodych, głównie chłopakach, chociaż dziewczyny też tam oczywiście się szkolą. Przywódcy mają po 30 lat, a żołnierze mają po 20
kilka. Jak oglądam te reportaże o nich albo czytam jakieś teksty, to są chłopaki, którzy dopiero co handlowali jedzeniem na ulicy albo pracowali w jakichś sklepach z telefonami komórkowymi i tak dalej. Nagle uczą się strzelać z pistoletu. Mamy też eskalację z ich strony, w tym sensie, że oni bardzo pomysłowo korzystają z nowoczesnych narzędzi, czyli na przykład biorą drony, takie zwykłe, jak każdy z nas może kupić teraz drona sobie w sklepie, i oni przerabiają te drony tak, żeby przynosiły bomby domowej produkcji, tak? Atakują jakieś posterunki, skąd kradną broń. Wideo, które widziałem, to jest po prostu taki klasyczny drive-by, jakby to był Compton, że ktoś jedzie samochodem, ktoś się z niego wychyla z karabinem maszynowym i po prostu puszcza serię po komisariacie i tak dalej. Jak to wpłynęło na to, co się dzieje właśnie w Birmie Centralnej? To znaczy, czym żyją tamtejsi ludzie, jeżeli chodzi o tę skalę przemocy i oporu wobec hunty wojskowej? Wszystko wzięło się z sposobu, w jaki hunta stłumiła protesty. Dlatego, że to generałowie umówili się ze społeczeństwem, że przywrócą im demokrację i przez 10 lat rzeczywiście była transformacja gospodarcza i społeczna przede wszystkim, no i o tym mówiliśmy w poprzednim naszym spotkaniu. Mm-hmm. No i wyrosło pokolenie, dla którego ta półwolność była już tlenem, była czymś normalnym. I nagle po prostu mroczne widmo armii wróciło i to w swoim absolutnie najgorszym wymiarze. Podkreślę raz jeszcze, że to najgorsza ekipa tej armii przejęła władzę. Więc to doprowadziło do sytuacji, w której ludzie zaczęli protestować, no i zaczęli protestować na początku, no trochę wychowani jednak w tej swojej półwolności. Pokojowe protesty, milion ludzi na ulicach, tak. Performanse wszelakie i tak dalej. Na początku to wydawało się, że im się znudzi, no ale im się nie znudziło i dalej protestowali, no to armia wróciła do swoich klasycznych metod, czyli zaczęła do nich strzelać. No i zaczęła do nich strzelać w sposób niedyskryminacyjny, jak to się mówi w żargonie, czyli do wszystkich jak leci, tak? Czyli dokładnie tak, jak Rosjanie robią teraz na Ukrainie, tak? Czyli dokładnie to jest ten model. No i efekt tego był taki, że cywil, nie cywil, tak, ktokolwiek protestuje, to jest charakterystyczne. To też w birmanistyce się pojawia, że myślenie armii birmańskiej właśnie wróg jest wróg. Nieważne, czy to jest partyzant z karabinem, czy cywil z jakąś plakietką, to jest wróg zlikwidować. To jest myślenie wojskowe birmańskich. I efekt tego był taki, że no po 3-4 miesiącach takich działań ze strony hunty, to ze strony tego społeczeństwa, tych 20-latków, tych 30-latków, oni stracili wszystkie złudzenia. Oni zrozumieli, że z tymi generałami nie da się rozmawiać, że ich można tylko pokonać. I to jest dokładnie to samo myślenie, co Karenowie. Dlatego tak się dobrze rozumieją. Mhm. Bo w innych kwestiach się rozumieją mniej. Natomiast w tej kwestii się doskonale rozumieją. No i efekt tego był taki, że oni się właśnie zaczęli szkolić. I to jest ten drugi front tej wojny domowej. Tak. Czyli ten etniczny to jest jeden. I oni zaczęli tworzyć coś, co się po birmańsku nazywa Pidu Kagwe Sitat Pue, ale które ma angielską nazwę PDF. Bo to jest People's Defense Force. Tak. No i to jest rzecz, którą każdy słuchacz zapamięta, że mamy po prostu bojówki PDF-y w Birmie. Tak, co niestety utrudnia szukanie różnych informacji na ich temat, bo za każdym razem jak próbuję się doszukać do jakichś reportaży z miejsca, to po prostu ściągają mi się PDF-y think tanków. Dokładnie, dokładnie, no, więc tak. To jest problem. No ale z drugiej strony łatwo to zapamiętać. Ale łatwo to zapamiętać, to tak, prawda. Także w Birmie walczące PDF-y, tak? Mhm. No i tych PDF-ów jest ponad 100. Także do tych 20 grup etnicznych, które są silniejsze, żeby była jasność. Dorzucamy ponad 100 PDF-ów, czyli bojówek. I teraz mamy sytuację, w której mamy z jednej strony absolutnie zbrodniczą armię. Ta zbrodniczość armii właśnie polega na tej taktyce czterech cięć, która jest oczywiście udoskonalana, ale ona jest zasadniczo niezmiennie zbrodnicza. Palenie wsi, mordowanie wszystkich w tej wsi, na przykład starców, kobiety, dzieci, wszystkich, jak leci, tak? To Rosjanie jeszcze nie doszli do tego etapu, tak? Ale zmierzają. W każdym razie moi birmańscy znajomi, jak z nimi rozmawiam o Ukrainie, to mówią, że różnica jest taka, że nasi generowie nie mają takiej broni. Ale dokładnie tak samo się zachowują. Czyli jakby mieli te rakiety i tak dalej, to też by po prostu rozwalali wszystko jak leci. Tam są sytuacje no, niesamowite z zeszłego roku. Mini Katynie na przykład, że zbierali ludzi, strzelili im w tył głowy, a potem jeszcze podpalili te ciała w jakichś rowach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest przemoc hunty i dopiero na tle tej przemocy hunty możemy zrozumieć działania partyzantki PDF-ów. A działania PDF-ów są terrorystyczne, ale to jest terroryzm nie taki, jaki nam się kojarzy w ostatnich 20 latach islamski, tylko to jest taki terroryzm starszej daty typu IRA czy ETA. Czyli mamy jak punktowe uderzenia na przykład na posterunki. Bomba wybuchająca w jakimś miejscu, w którym są żołnierze. Albo szczególny przypadek, czyli był ślub jednego z nacjonalistów związanych z armią i bomba była w torcie. Bomba była w torcie i najgorsze jest to, że zabiła mu tą żonę czy pannę młodą. A nie jego. Także i to są takie działania, nie? Więc tak naprawdę z jednej strony mamy absolutnie zbrodniczą armię, z drugiej strony mamy te PDF-y walczące terrorystycznie, bo inaczej się już nie da. A jeszcze z trzeciej strony mamy te partyzantki etniczne i znowu porównanie rosyjskie tutaj do głowy przychodzi, a mianowicie istota walki tych PDF-ów z tą armią, no to jest birmańska wersja leninowskiego kto kogo, to znaczy kto kogo zniszczy.
nie ma nic pośredniego, nie ma negocjacji. To znaczy jedni muszą wykończyć drugich. Tak? Albo armia wykończy, w końcu wystrzela tych wszystkich młodych ludzi, albo oni w końcu doprowadzą do tego, że ta armia pęknie. Dlatego, że oni nie pokonają armii, bo ona jest za duża, ale mogą pokonać tą frakcję w armii. Doprowadzić do tego, że jakaś inna frakcja przejmie władzę, dokona kontrpuczu i wtedy zacznie negocjacje. No i o to się toczy gra. Natomiast dopóki się to nie stanie, no to mamy pełzającą anarchizację kraju. Że tak naprawdę to jest kraj, który się stopniowo zamienia w państwo upadłe. I to oczywiście nie jest stan, który będzie od tak. To nie zdarzy się z dnia na dzień. To jest stan powolny, ale zauważalny. No i niestety jest coraz gorzej. I będzie coraz gorzej, bo jednak jest to równia pochyła. To znaczy, no coraz bardziej się stacza ten kraj. Jeszcze dodatkowo mało kto się tym interesuje na świecie, no bo są ważniejsze rzeczy. Więc perspektywy są fatalne dla Birmy. Jeszcze interesuje mnie jedna rzecz, a mianowicie to, że przez lata walki centrum z peryferią, jednak ta propaganda wojskowa o tym, że tutaj my utrzymujemy jedność kraju i tak dalej, ona trafiała do Bomarów, czyli właśnie tej dominującej grupy społecznej, tak? Generalnie nie było jakiejś szczególnej sympatii po stronie również prodemokratycznie nastawionych Birmańczyków. Czy twoim zdaniem teraz to się może trochę zmienić ze względu na tą pomoc, której nie tylko Karenowie, ale oni przede wszystkim im udzielają? Czy sympatie wśród tego młodego pokolenia wobec, no może nie pełnej niepodległości, ale chociaż jakiejś takiej aspiracji jednak autonomicznych, o samostanowieniu, czy to może do tych Birmańczyków trafić, czy jednak za wcześnie jeszcze w ogóle o tym mówić ze względu na to, że wszystko jest takie świeże? Może trafić, tylko pytanie o trwałość. Mhm. Abym powiedział, bardziej trafia, ale dalej pytanie o trwałość. Dlatego, że teraz jak rozmawiam na przykład z moimi birmańskimi znajomymi, to oni mówią, że oni rozumieją tych etnicznych wreszcie. Że oni nawet Rohingya rozumieją. To jest w ogóle przełom, naprawdę, to jest niesamowite jeszcze. Ci sami ludzie 2 lata temu mi mówili, że w ogóle Rohingya obcy, oni tu przyszli w ogóle i te. Tylko przypomnijmy też słuchaczom, którzy jakby może nie są na bieżąco z tym wszystkim, to jest ta mniejszość etniczna muzułmańska, na której popełniano zbrodnie ludobójstwa. Najzwyczajniej w świecie jest na to już bardzo wiele dowodów i nie musimy się jakby tu krygować w słowach, a popełniane były te zbrodnie ludobójstwa przy sporym poparciu społecznym. Dokładnie, no i teraz ci sami ludzie, przynajmniej część z nich, zaczynają się orientować, że coś tu jest nie tak w tej narracji. Mhm. Natomiast pesymista we mnie siedzi, dlatego że podobnie było w 1988 roku. To znaczy nie było tak źle z Rohingya, żeby była jasność. Natomiast strukturalnie było podobnie. To znaczy w 1988 roku też były ogromne protesty przeciwko armii. One zresztą wyniosły Aung San Suu Kyi do sławy, bo nie do władzy. Ale do sławy. I te protesty też się skończyły tak, że ci protestujący w końcu zostali rozstrzelani, a ci, którzy nie zostali rozstrzelani, ci poszli do partyzantek. Do tych samych partyzantek, do Karenów, do Kacinów i tak dalej. No i wówczas też było w społeczeństwie birmańskim takie nagle klapki z oczu im spadły, że Birmę zamieszkują nie tylko Birmańczycy, ale również mniejszości etniczne i że może mają rację, przynajmniej w jakimś stopniu. No tyle tylko, że to było, było i się zbyło. Dlatego, że ci, którzy poszli do tych partyzantów, no albo zostali w tych obozach, albo pojechali za granicę. No najczęściej do Tajlandii, albo do Stanów, czy w inne miejsca zachodu. No a ci, którzy zostali w Birmie, czy w tym kontrolowanym przez huntę, no to 30 lat propagandy, podręczników szkolnych, mediów wszelakich, tak. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Więc tak naprawdę odwrócono tą pozytywną zmianę w 1988 roku, ona została zniwelowana przez kolejne rządy hunty. No jednak państwa azjatyckie, przepraszam, duże uogólnienie, ale jednak ta umiejętność narzucania narracji przez państwo jest tam chyba większa niż u nas, kulturowo. Ja wiem, że tu dość duże tutaj kwantyfikatory używam, ale zasadniczo jakoś lepiej to działa. I teraz mamy powtórkę, z tym, że mocniej. Znacznie więcej osób widzi, co się dzieje w Birmie, widzi, że te mniejszości etniczne miały rację w dużej mierze i do tego dochodzą sytuacje, które są nie do pomyślenia wcześniej, a mianowicie, że na przykład jak w mediach są informacje o walkach armii birmańskiej z tymi partyzantami, to ludzie kibicują partyzantom. Nie, że na przykład tam, nie wiem, Karenowie dokonali jakiejś zasadzki na armię birmańską, a Birmańczycy, czyli ta sama etniczność, co ci żołnierze, się cieszą, że ci żołnierze przegrali. No to jest rzecz, która jest naprawdę zdumiewająca. No ale pytanie o trwałość. Jak długo to się utrzyma? Dlatego, że jak hunta utrzyma się, nie daj Bóg, u władzy, no to jednak jej sposób na narzucanie narracji, no może odwrócić te zmiany. Myślę, że nie aż tak jak w 1988 roku. Wtedy odwrócili niemal całkowicie. Natomiast no, ma duże szanse zniwelować. A dlaczego tak jest? A no dlatego, i tu są te głębsze elementy kulturowe, że tak naprawdę społeczeństwo birmańskie jest bardzo hierarchiczne. Co więcej, w tej hierarchii jeszcze mamy wpisaną etniczność. I to jest paradoksalne odwrócenie sytuacji kolonialnej, kiedy Brytyjczycy wprowadzali te swoje kategorie tutaj rasowe tak naprawdę i przede wszystkim piramidkę rasową, czyli biały człowiek był na górze, tak, a cała reszta była na dole i kolor skóry był szklanym sufitem. No to Birmańczycy to odwrócili w tej logice wewnętrznego kolonializmu. Teraz to Birmańczycy są na górze, a
cała reszta jest niżej. No więc tak naprawdę mamy bardzo nierównościowe relacje. No i to są relacje takie, że na przykład ktoś mówi po birmańsku z akcentem, nie wiem, mońskim, to się śmieją z niego w szkole. Że tak naprawdę jedyny sposób funkcjonowania czy awansu społecznego jest birmanizacji. A te mniejszości tego niekoniecznie chcą. Znaczy niektórzy oczywiście tak, nie? Natomiast dopóki nie stworzy się jakieś bardziej inkluzywne podejście do mieszkańców, no to dopóty ta narracja armii będzie padała na podatny grunt. No oczywiście to wszystko nie jest statyczne, to się zmienia. Jest lepiej niż było, tak? Nie da się ukryć. Ale jednak te kody kulturowe są silne i one z trudem odchodzą, tym bardziej, że akurat w armii birmańskiej to pełna dominacja tych starych kodów. To są kody zarówno jeśli chodzi o etniczność, o kulturę, o relacje na przykład damsko-męskie. Zapomnijmy o jakiejkolwiek roli kobiety tutaj innej niż tylko tam gospodyni domowa, czy żona i córka, tak? Że... No i matka. I matka. No i matka, tak. Najważniejsze. Właśnie Su Chi w to grała, nawiasem mówiąc, bo Su Chi grała jako matka narodu, tak? To nie było na zasadzie zmiany tej relacji, tylko na zasadzie, że ja tu sobie... Wejście w tę rolę, tak. Tak, wejdę w taką rolę. Symboliczną. Tak, no i nawet jej to wychodziło, tak? Natomiast no to nie zmieniało jakby tych kodów, tak? Ona swoją pozycję umacniała w tych kodach, tak? Więc to jest istotne, że mamy tutaj jednak no, bardzo duży opór materii. To będzie bardzo trudne, nie, że to jest niemożliwe, tak? Natomiast no jednak pada to na podatny grunt, ta narracja armii, ta nierównościowa, czyli że Birmańczycy są lepsi, a cała reszta jest gorsza, mniej lub bardziej. Zakończmy w takim razie powrotem do takiego spojrzenia troszeczkę bardziej globalnego. A teraz uwaga wszystkich jest skupiona na Ukrainie. Nic dziwnego, szczególnie u nas, jakby to jest ze zrozumiałych powodów pierwszoplanowy temat. Natomiast to, co dzieje się podczas tej rosyjskiej inwazji, ma jednak wpływ na resztę świata, nawet pośrednio. Tutaj możemy mówić o cenach pszenicy i tak dalej. Jakby tych tematów jest naprawdę dużo, ale odnosząc to właśnie do Birmy, to Rosja była tym krajem, który chyba najbardziej ignorował sankcje nakładane na Birmę wcześniej, dostarczając między innymi sprzęt wojskowy. I to do stosunkowo niedawna, bo zaledwie miesiąc przed tym, jak Putin zdecydował o najechaniu Ukrainy, Rosja dostarczyła kolejny transport pojazdów opancerzonych. Zresztą jest taka organizacja, która się nazywa Myanmar Witness i tam jest to wszystko dobrze udokumentowane. Mamy zdjęcia z portu, mamy też prześledzoną trasę tego tankowca itd., itd. Teraz pytanie jest następujące. Podkreślę, że nagrywamy się 21 marca, w związku z czym wiele rzeczy się jeszcze może zmienić. Ten odcinek będzie opublikowany 3 dni później, no ale ktoś na przykład może go odsłuchiwać pół roku po publikacji. No ale jak na razie mamy jednak... Powiedzmy, że blamasz armii rosyjskiej podczas tej inwazji, chociaż no wciąż przy ogromnych stratach cywilnych, przy po prostu zbrodniach wojennych tam popełnianych i tak dalej, no ale jednak nie osiągnęli swoich celów militarnych jak do tej pory, no, na moment kiedy rozmawiamy. Inshallah. I również ich gospodarka jest coraz bardziej przetrącana, chociaż również kwestia sankcji jest jakby dyskusyjna, no ale osobny temat zostawiam to specjalistom. Natomiast wracając do Birmy. Czy twoim zdaniem to, że Rosja przez jakiś czas będzie miała zupełnie inne problemy i nie będzie mogła prowadzić swojej polityki międzynarodowej w taki sposób, jak prowadziła wcześniej, że nie będzie mogła w takim stopniu wspierać różnych reżimów na świecie, może doprowadzić do tego, że ta frakcja twardogłowych w huncie straci i zostanie obalona i sytuacja w Birmie się może jakoś zmienić? Czy jednak to, że właśnie teraz ruszyli do takiej ofensywy, to jest to, że orientują się, że tracą tego ważnego patrona i muszą po prostu nadrobić ile się da i teraz docisną śrubę i to jest gra o wszystko? Znowu byłbym pesymistą. Bez wątpienia osłabnięcie Rosji jest pozytywnym tutaj. Dla wszystkich. Jakby nie udawajmy tutaj, że tak nie jest. Nie będziemy tutaj. Jest i już. No. Natomiast ten czynnik niestety jest minimalizowany przez inne. A mianowicie sytuacja wewnętrzna w Birmie jest w dużej mierze właśnie birmańska, wewnętrzna, ona niewiele ma wspólnego ze światem. Oczywiście trochę wpływa, tak? No wpływa teraz, bo odwracają uwagę, tak? To trochę wpływa. Natomiast esencja, istota jest taka, że armia birmańska wygra albo przegra sama. I tak naprawdę świat jej nie bardzo może tym pomóc. No musiałaby być jakaś inwazja, ale to jest niewykonalne, bo nikt nie zrobi inwazji. Nikt nigdy jej nie zrobił w niepodległej Birmie. To nie było aż tak ważne i tak dalej. Więc świat tego nie zrobi. No więc tak na dobrą sprawę, armia wygra albo przegra sama, co jest oczywiście i słabością, i siłą. Słabością, bo będzie walczyła do końca. Nie ma się dokąd wycofać, no bo no ich tak. Czeka tylko i wyłącznie śmierć, jak przegrają. No w najlepszym wypadku ucieczka do Chin. Ale to jest słaba perspektywa dla ludzi, którzy całe życie są związani z Birmą, świata nie znają, żadnych języków nie znają, często nigdy w ogóle na świecie nie byli. Więc tak naprawdę będą walczyć do
końca. No ale przegrać jednak mogą, tak? No bo jednak może być tak, że dojdzie do jakiegoś zamachu wewnętrznego. I rzeczywiście to, co robi Rosja, osłabia tych zwolenników współpracy z Rosją i to jest oczywiście pozytywne. Natomiast bez tej broni rosyjskiej ta hunta i tak wygra. Bo tak naprawdę to hunta i tak ma miażdżącą przewagę w sprzęcie. Ci partyzanci tak naprawdę nie mają szans pod względem sprzętowym. Tak naprawdę walka jest, że tak powiem, na poziomie mentalnym, duchowym. To znaczy, kto pierwszy pęknie. Czy pękną dowódcy wojskowi i dokonają kontrpuczu, czy jednak pękną ci PDF-owcy i się poddadzą. Tu pod tym względem no, ta Rosja ma drugorzędne znaczenie. Jest jeszcze jeden element taki z polityki międzynarodowej, który jest niekorzystny dla armii birmańskiej, ale on jest, że jest niekorzystny dla PDF. On jest w ogóle dla wszystkich niekorzystny, z wyjątkiem tej jednej strony, dla której jest super korzystny, a mianowicie Chiny. To znaczy hunta birmańska wisiała tak naprawdę na dwóch państwach międzynarodowo, czyli na Chinach i na Rosji. I Rosja była wygodniejsza, dlatego że Rosja jest daleko, Rosja sprzedaje broń i Rosja niewiele chce w zamian. Znaczy chce pieniędzy, tak? No ale to jakby zrozumiałe, tak? Natomiast nie chce żadnych koncesji, żadnych ustępstw, nie dominuje w gospodarce birmańskiej, a Chiny tak. Nie jest zagrożeniem bardziej metaforycznym niż realnym, a Chiny tak. Nie dokona tutaj emigracyjnej czy demograficznej ekspansji, a Chiny no jakoś bardzo nie, ale jednak te 2 miliony Chińczyków wyemigrowały do Birmy. I na pewno przejęli najważniejsze biznesy w północnej Birmie, więc tak naprawdę to strach przeciwko Chinom jest bardzo silnie wpisany w birmańsko. Przeciwko Chinom i Indiom. Stąd ta nienawiść do Bengalczyków, czyli tak, do tak, Indusów, tak. Czyli do Rohingya. No, ale Chiny są silne, tak? Więc nie można ich tak potraktować jak Rohingya. No więc ta Rosja była wygodna dla hunty, bo nie wisieli tylko na Chinach. A teraz, kiedy Rosji już nie będzie, nie będzie jej w Birmie oczywiście, bo Rosji nie będzie już stać na to, żeby fundować generałom kolejne rzeczy, więc w tym momencie będą wisieli tylko na Chinach. A to już będzie miało konsekwencje, dlatego że Chiny oczywiście pomogą, nie da się ukryć, zakulisowo, żeby tutaj nie tracić międzynarodowo, ale nic za darmo, tak więc generałowie wpadną w jeszcze większe uzależnienie od Chin. Natomiast co do istoty walki wewnętrznej w Birmie, no to nie będzie to już takiego miało wpływu. Mhm. Także podkreślę na koniec jeszcze raz, armia wygra albo przegra sama. Dziękuję Ci w takim razie za tą opowieść. Przypomnę, że jeżeli kogoś ten temat interesuje bardziej, chciałby go trochę mocniej zgłębić, to w wolnym dostępie już od jakiegoś czasu jest Twoja książka, która i tytuł to jest Birma, Centrum kontra Peryferie. A jak komuś ona jest zbyt naukowa, to jest jeszcze druga książka, która jest bardziej popularna, Birma, historia państw świata. Świetnie. Przypomnę też, że autorem obu jest profesor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTubie. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!